BookTube to bardzo miłe miejsce. I nie mówię tego dlatego, że właśnie wybiło mi 200 subskrypcji, za które tak, by the way, bardzo serdecznie Wam dziękuję. A bardziej dlatego, że ostatnio zadałam sobie czysto hipotetyczne pytanie. Po co nagrywam? Długo zastanawiałam się nad hipotezą, jaką wysnuję. I zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę są trzy albo nawet więcej powodów. Pierwszym z nich jest oczywiście dzielenie się i rozpowszechnianie książkoholizmu. Serio, książkoholizm to jest najlepsza przypadłość ever. Kolejną sprawą jest to, że ja w normalnym życiu tak na co dzień jestem dosyć nieśmiała co do nowych ludzi, a tak przed kamerą jestem o wiele bardziej naturalna. Poza tym lubię też gromadzić ludzi podobnych do mnie. I tak ogólnie lubię gadać o książkach i promować czytelnictwo. I kiedy tak wymyślałam te powody, postanowiłam nie. Ostatnio dosyć mocno ograniczyłam się co do gatunku książek, które Wam przedstawiam. Były to takie lekkie, młodzieżówki, więc postanowiłam czas to zmienić. I dzisiaj omówię dla Was coś trochę innego. Większość z Was pewnie kojarzy tą książkę, mowa tu oczywiście o Metro 2033. Ta książka jest napisana po prostu genialnie, jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to naprawdę warto. Opowiada o świecie po wojnie nuklearnej, kiedy to największe mocarstwa użyły wobec siebie najwyższej i najbardziej niebezpiecznej broni, czyli po prostu broni atomowej. I poprzez ich błędy i zaborczą chęć zwycięstwa w 2013 roku nasz świat po prostu zginął. Głównym bohaterem pierwszej części jest Artem, czyli taki młody mężczyzna, który niestety totalnie nie pamięta życia przed 2013 rokiem, chociaż z tego co pamiętam, był noworodkiem jeszcze na powierzchni. Rzecz dzieje się w Moskwie, czyli w największym skupisku wszelkiego rodzaju korytarzy i linii metra na świecie, bo moskiewskie metro, z tego co pamiętam, jest tu największe. Oczywiście ludzie po wojnie zeszli pod powierzchnię właśnie w większości do linii metra, ponieważ zainfekowany świat z góry zesłał na nich, jak oni to mówili, kary boskie. Czyli różnego rodzaju stwory, mutanty, które były na powierzchni i trudno szczerze określić, czy czarni, czyli stwory, które nawiedzały stację naszego głównego bohatera Artema, byli tak naprawdę zmutowanymi ludźmi, czy wytworem jakiejś dziwnej, niezrozumiałej ewolucji. Pamiętam, jak przeczytałam tą książkę właśnie rok temu w ciemnościach i wydawało mi się cały czas, że coś za mną stoi. Historia Artema jest mega inspirująca i ta powieść wyjątkowo mi się podobała, bo jest dosyć realistyczna. Mam tutaj na myśli, że nasz główny bohater nagle nie dowiaduje się, że ma niezwykłą moc, albo że może zmienić cały świat, albo znaleźć szczepionkę na mutanty. Nie, to jest normalny chłopak z marzeniami, z celami może nie aż tak wygórowanymi, który jednocześnie dalej się uczy, pokazuje nam swój światopogląd i wprowadza nas, po prostu kieruje w te ciemności metra. Jeżeli chodzi o główną trylogię, to książek takich podstawowych mamy trzy. Tak, moja biblioteczka, jak wyjęłam trzy książki, oczywiście musi się przewalić. Jest to Metro 2033, 4, no i 5. I też mega mi się właśnie podoba, że autor skończył swoją trylogię i dał właściwie wszystkim po prostu zielone światło, pozwolił dokańczać swoją historię. I z tego co pamiętam, w ogóle ta książka ma jeszcze dwóch polskich autorów. Mam na myśli kontynuacja. Mimo, że takie książki jak ta nie są dla mnie, bo ja się ich po prostu boję. Czarni, czyli te mutanty z góry, były przedstawione w tak realistyczny sposób, że ja po prostu nie chcecie wiedzieć, co przeżywam, kiedy na przykład na rajdach pieszych chodzę w nocy po lesie. Nie chcecie wiedzieć, co czuję. Ale właściwie to tym bardziej pokazuje, jak dobrze napisana jest ta książka. No i niestety pokazuje też to, jak bardzo strachliwa jestem. Wszystkie te wątki, wszystko co autor tu pisze, naprawdę ma sens, kleja się w taką ładną całość. No może nie do końca ładną, bo miejscami jest przerażająca. Czytajcie tą książkę, bo jest naprawdę super. Tak więc ja dziękuję Ci za obejrzenie. Subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Będzie mi bardzo miło. No i do następnego.